I witajcie, witajcie, witajcie na kanale Sebojak. Jak to pytanie, ale nie odpowiem na nie. Witajcie w dzisiejszych nowościach figurek z linii oczywiście Transformers Studio Series z pali 16, która była pokazana na Hasbro Pulse na YouTubie 4 lutego. Dlaczego zwlekałem z tymi nowościami? Czekałem na fajne i ładne zdjęcia. No i się doczekałem różnych zdjęć, czy to z Instagrama Hasbro, czy to już oficjalne zdjęcia produktów, które były gdzieś w internecie, czy to po prostu zdjęcia wydań Takary, które jak wiemy są tym samym z innymi liczbami i tam pudełkami, ale nieistotne. Więc przejdźmy do pierwszej z tych rzeczy, a jest to Core Exosuit Spike. Oczywiście z SS86, ale z uwagi, że nie ma tutaj numeru, no to ja zawsze zapominam. Ale no jest. I wygląda tak, wygląda o wiele lepiej od tego dodatku, który dostaliśmy, jest o wiele bardziej posuwalny oraz lepiej widać głowę Spike'a. I jedziemy do jego trybu alternatywnego, czyli jak ja to nazwałem, latające jajko, nie no, to jest żart. No po prostu do trybu tej kapsuły i jego jeszcze dodatkiem jest... albo są raczej nowe efekty, które tutaj dostajemy, żeby nasz Spike mógł zrobić takie i polecieć, nie wiadomo gdzie i po co, ale prezentuje się w miarę ładnie ten tryb. No i przejdziemy jeszcze do jego pudełka, no i do tego, co już pewnie wiecie z poprzednich nowości, ale wspomnę o tym, że te wydania korów niestety nie mają tła, mają takie ala tło, do których jest przyczepiona figurka. I właściwie to samo mają deluxy i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że no u nich jest też zwykłe tło. A tutaj zwykłego tła nie ma, jest tylko to takie, na którym przyczepiona jest figurka. To taka ciekawostka. I tak się prezentuje nasze opakowanie ze Spike'iem, Exosuitem. Ale co jest ciekawe, tutaj... Tak, tutaj jest pokazany Daniel, a nie Spike, a Spike jest pokazany na wydaniu Slaga. No więc zastanawiające, co tutaj znowu się stało z renderami. Ale no dobrze, jedziemy dalej, czyli Deluxe Class Studio Series o numerze 84 z filmu Bumblebee Ironhide. I Ironhide prezentuje się tak i... Wow, wygląda naprawdę ładnie jako repaint z nową głową, czyli Retul. Ale, co chcę zaznaczyć, jest troszkę źle pomalowany do renderu, bo ma jakby czerwone, niektórzy już to określili, spodnie. I no, wygląda to... Okej, to jest jeszcze do zaakceptowania, ale problem u mnie pojawia się w tym, że kiedy widzę pomalowane koła na taki, nie wiem, biały, czy jakby to powiedzieć, biało-szary, nie wiem jak to nazwać, ale no coś takiego, nie znam się za bardzo na kolorach, to no psuje to efekt, bo przez to widzimy, że te koła obok, te z drugiej strony, to jednak fake, bo są czerwone i normalnie w filmie to też było czerwone, więc nie wiem, czy im się palety kolorów pomieszali, czy był to po prostu efekt zamierzony, nie wiem. Tak czy siak wygląda Ironhide ładnie, oczywiście akcesorium jest to blaster, dość podobny do reszty, tam ze zmianami i tak dalej. No i jedziemy do trybu alternatywnego, czyli tego alam cybertońskiego fana i wygląda on całkiem ładnie i no tutaj już oddaje to, no i fajny jest ten żółty element, tutaj takie mrugnięcie oka do wersji z generacji pierwszej, bo w filmie chyba nie widziałem nigdzie tam żółtego, więc no takie małe migu-migu jak przy niektórych innych wydaniach, ale prezentuje się ładnie. Zanim powiem o tle, to jeszcze o opakowaniach, a tło od razu omówię, bo opakowania też mamy i co ciekawe opakowania, a raczej opakowanie prezentuje się jego tak i co ciekawe nie ma już plastiku, a w poprzednich wydaniach był, więc będziecie mogli wymacać tę figurkę i sprawdzić, czy wam się podoba i tak dalej, nie no żartuję, ale no to, tak, nie będzie. Więc pewnie ta szybka z przodu Ironhide'a będzie troszkę brudna, no ale cóż. No chyba, że zamawia się na jakiejś stronie, to już tam będzie łatwiej. Ale ogólnie opakowanie prezentuje się bardzo ładnie oraz render i tak dalej.
No i tył opakowania, czyli w końcu tło. No i tło jest tak jak u wszystkich teraz deluxów, czyli to tło z Cybertronu, które już pewnie wiecie, już wcześniej wspominałem, jest to oczywiście koncept sceny z Cybertronu, który jest tutaj jako tło. No, ciekawostka, ale jednak. I dobrze, jedziemy do kolejnego deluxa, a jest to deluxe, który już był jako koncept, ale tym razem jest lepiej pokazany. Czyli SS 85 Deluxe Bumblebee Movie RC i wygląda ona tak, i co mogę tu powiedzieć? No jednak od grafiki różni się i to bardzo. Nie każdemu może głowa przypaść, no ale no cóż, taka była w filmie, ale ogólnie prezentuje się fajnie, jestem usatysfakcjonowany z tej RC, że w końcu będzie miała o wiele lepszy plecak niż inne wydania. Wow, w końcu się z tego cieszę. No i naprawdę wygląda bardzo ładnie i ciekawie się prezentuje. I przejdziemy teraz do AAA. Widzicie, zapomniałbym jeszcze jej akcesoria, czyli dwa blastery. I co ciekawe, jej blastery, a raczej jeden z blasterów w filmie miał Cliffjumper, więc można mu go dać. To taka ciekawostka. I teraz przejdziemy do trybu alternatywnego, czyli do cybertrońskiego motocykla, który wygląda pięknie i fajnie, mimo że wiemy, że z tyłu są tam ręce RC, co już było w niektórych wydaniach Studio Series pokazane, ale no, mi aż to tak nie przeszkadza. W końcu będę trzymał ją z przodu, a w sumie i tak w trybie robota, ale no i tak tryb prezentuje się bardzo fajnie. A więc przejdziemy teraz do jej pudełka. I tak od razu powiem, że nie wszystkie tutaj wersje mają swoje opakowanie, więc no, nie będę też omawiał, tylko powiem, jakie są tła i tyle. Dobrze, jedziemy do jej pudełka, które wygląda tak. I prezentuje się bardzo ładnie, i render, i wszystko, i tak dalej. No i tak jak wcześniej już powiedziałem, no nie ma plastiku, więc no nie wiem, chyba już tak zostanie, że w Deluxach i Voyagerach później nie będzie już tego okienka. Będzie można sobie wymacać figureczkę normalnie. Ale no mimo wszystko prezentuje się ładnie. I z tyłu mamy oczywiście pokazane jej tło, czyli tło upadku od Cybertronu, czyli znowu to samo tu było co przy Ironhide'zie, no tutaj nic nowego, więc no tak się z tyłu prezentuje nasza figurka oraz render. I no jedziemy sobie teraz do skali Voyager, a Voyagerem jest SS86 o numerze 14 Junk Heap i jest to Retool, tylko taki większy niż Ironhide. Z Bumblebee Movie Wreck-Gara, którego już wcześniej widzieliśmy w nowościach. I wygląda on tak, oczywiście ma tę samą broń co Wreck-Gar, czyli to takie, ja to nazywam wiatrak, ale to jest po prostu ostrze. Oraz jeszcze dodatkowe elementy, które też są ala broniami, przynajmniej można sobie to tak zainterpretować, ale normalnie nie, więc mamy tylko tę jedną broń. Ale prezentuje się tak i o mój, prezentuje się naprawdę bardzo dobrze, patrząc, że jest to już taki solidniejszy Retool niż, jak ja to lubię nazywać, Ripań z nową głową. I no naprawdę im się to udało i wow, Chunky się prezentuje naprawdę bardzo pięknie. I jego tłem jest oczywiście to samo tło, które miał Rengar, czyli Junkion Denspart. Czyli to samo tło. Niczym się nie różni poza numerki z boku, ale no mniejsza. Jeszcze jego tryb motoru, który wygląda tak i no wow. Ja muszę powiedzieć, że Rengar chyba z tego wszystkiego i ten mold, który tutaj będzie jako Junkiony później wykorzystywany, mam nadzieję, że Junkheap to nie jest ostatnia wersja Junkiona, tylko będą jakieś kolejne w przyszłości po linii 86, bo naprawdę wow, jest to chyba jeden, no nie licząc Hot Rodda, z super Voyagerów tej podlinii, że tak powiem, czyli bardzo dobry. I motor prezentuje się tak, no wygląda wow, no oczywiście z tyłu mamy broń i tak dalej. To są zdjęcia Takary, więc tutaj mamy akurat troszkę inaczej to pokazane, już bardziej zdjęcia takich figurek niż rendery i tak dalej.
Niemniej jednak, no wcześniej też były zdjęcia figurek, ale to też są inne, to jest w ogóle inna bajka, więc to. Ale Chunky prezentuje się bardzo, jak już powiedziałem, pięknie i idziemy do ostatniej chyba kolosalnej rzeczy dosłownie, czyli miazgi tego odcinka. Oczywiście klasy Leader, a jest to SS86 o numerze już 15, Sludge. Jest to kolejny Dinobot pod linii 86, aby powoli skończyć, że tak powiem, Dinoboty, prezentuje się w trybie robota po prostu. Wow, i w końcu nie mamy dodatku. Tak, w końcu. Nie ma jakiegoś dodatku, który teraz będzie powracał i będzie się śnił po nocach. Niemniej jednak, wow. No i oczywiście mamy jego broń, czyli jego działką. Jeszcze wspomnę, zanim tutaj będę wałował tę figurkę, o jego tle, a jest to Menacery of Justice, czyli to samo tło, które miały wcześniejsze Dinoboty. I prezentuje się w trybie robota po prostu, no wow, no co mogę więcej dodać, no jestem w szoku, no Dinoboty z SS86 rozwalają jak na razie system, poza ich dodateczkami niektórymi. Ciekawe mnie, czy jakiś Dinobot będzie miał kiedyś efekt tego ściągnięcia ogniem, ale no mniejsza o to. Jedziemy sobie do jego trybu dinozaura długoszyjnego. I wygląda on tak, i no prezentuje się naprawdę dobrze. Ruchomości, jeszcze jest jego szyi w ogóle. No wszystko było zresztą pokazane na live, więc ja tutaj opowiadam to, co widziałem. I prezentuje się po prostu wow. No, którzy to tam będą narzekać na tam nogi na dole i inne rzeczy, ale mnie i tak to nie przeszkadza, bo i tak czy siak się po prostu rozwalił system, no mogę powiedzieć tyle, no nie mam co więcej dodać, no po prostu Dinoboty rozwalają system i tyle mogę powiedzieć, więc jeszcze raz, wow, chyba już za dużo wowów tutaj naławowałem dzisiaj. No ale po prostu, no niektóre rzeczy po prostu, no są bardzo, bardzo dobre, że tak powiem, więc no aż celujące można by powiedzieć. No Sludge naprawdę robi robotę i chyba to byłoby już na tyle, jeżeli chodzi o nowości. Piszcie w komentarzach, która z nowości była najciekawsza i tak dalej. A ja się już z wami żegnam. Także co? Trzymajcie się i cześć. Pa, pa.